Specjalnie dla telewizji prowizorka, zaraz po występie w drugim Elo Plater, pan Cezary Pazura. Dzień dobry, jeszcze raz. Tak. Jak to się stało, jak to się dzieje, że przy takim natłoku pracy związanym z pana zawodem znalazł pan czas na odwiedzenie szkół, nie tylko naszej, ale także innych w naszym regionie? No, inicjatywa tu jest ze strony pani Danusi Owczarek, która mi to jakby zaproponowała, a mnie to okazało się bardzo pożyteczne i potrzebne przy dalszych decyzjach związanych z moim zawodem, bo no nie, muszę się przyznać, że nacisk środowiska jest dość duży, żebym przestał grać, no bo już mnie za dużo jest w telewizji i w ogóle tak twierdzą koledzy. No i byłem ciekaw, czy w ogóle ktoś przyjdzie na spotkanie ze mną, no ale jeżeli młodzież przychodzi, znaczy, że mam nadzieję, no chce mnie oglądać, to będę grał. Teraz pytanie drugie. Czy grane przez... Tak? Tak, no jest to, ja podejrzewam, że to jest w każdym zawodzie, a w tym szczególnie jest taka, to powiedzieć, zawiść, zazdrość, no każdy chce grać. No a tak się złożyło, że ostatnio mnie dużo proponują. To już by chcieli może koledzy, że już wystarczy, że może teraz na nich kolej. Ale nie jest to zawód niedemokratyczny, no i to co mówiłem na spotkaniu z młodzieżą, że polega to na tym, że no, trzeba się dużo uczyć i cały czas być, że tak powiem, na bieżąco, bo no, zawsze wezmą tak zwanego lepszego. No. Im bardziej będę się, nie wiem, lepiej będę wykonywał te zadania aktorskie powierzone przez reżyserów, no, tym częściej będę miał te propozycje, bo to jednak no, fama idzie, że facet dobry trzeba go wziąć, bo po co człowiek ma się męczyć z jakimś nieukiem, prawda? Czy z kimś, kto nie wykona tego zadania aktorskiego tak, jak na przykład ja, czy tam inny aktor. No. Rok na przykład Jandy, rok Kajosa, rok Pazury mamy, prawda? I to z czego to wynika? Właśnie z tej famy, która idzie i dostaje się często rolę i dlatego inni reżyserzy proponują, czy coś innego? No to jest tak zwane 5 minut, no. Wielu aktorów to ma, potem jakby jest czas na odpoczynek, bo są nowi. No, polega, w moim przypadku to było tak, że ja tam zrobiłem mnóstwo epizodów właśnie na tej zasadzie, że reżyser polecał mnie innemu reżyserowi, bo mówi, że facet sprawny zawodowo, zrobi ci to, te role zagra dobrze. No i Traf chciał, że to poszło wszystko naraz. W jednym roku nagle 7 czy 9 filmów, w których ja brałem udział, plus serial w telewizji poszedł, no i już, i tak jakby to wybuchło nagle. No to było po 6 latach mojej pracy zawodowej. Dopiero jakby no, to wyszło na jaw, co ja zrobiłem. A czy grane przez pana postacie, mam tu na myśli kaprala Wiadernego z Krola, czy na przykład ochroniarza w VIP-ie, policjanta w Psach, czy uprowadzaniu Agaty, są odzwierciedleniem pana natury? No, generalnie to jest tak, że no nie mogą być odzwierciedleniem natury, bo jakbym miał grać mordercę, to musiał być mordercą, no, czy i tak dalej, i tak dalej. No, to już jest taki profesjonalizm, no, że człowiek szuka w sobie pewnych tam możliwości. Takich możliwości, jakie widziałby w człowieku, którego gra, odtwarza. No. Pewnego potencjału. Każdy jest po trosze, nie wiem, zły i trochę dobry. Także no, później bagaż doświadczeń powoduje, że się sięga po jakieś tam środki wyrazu, jak to się mówi, no i się robi postać. No to już są takie czysto zawodowe rzeczy, ale ja się generalnie nie utożsamiam z tymi postaciami. Jest pan znany z takich... No właśnie, proszę. Mam nagranie w radiu i muszę wyjść. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale nie również. Naprawdę uważam, że jest pan świetnym aktorem i mam nadzieję, że jeszcze często będziemy pana oglądać na ekranach telewizora. Oby. Dziękuję bardzo. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. No tak, następnym panie. Czy uważa pan, że zawód aktora jest opłacalny w Polsce, a na świecie? I czy jeśli miałby pan wybierać jeszcze raz, zdecydowałby się na aktorstwo? Zawód aktora w Polsce w ogóle polega na tym, że aktor ma etat w teatrze. Aktorzy na całym świecie zarabiają też grosze, tak jak i w Polsce, z tym, że gwiazdy zarabiają na świecie mnóstwo pieniędzy, są kolosalne, kwoty rzędu milionów dolarów, ale to jest show biznes, to ze sztuką nie zawsze ma coś wspólnego. No, oczywiście, że dobrze było, żeby jedno szło w parze z drugim. Tak jest w przypadku De Niro czy Hoffmana, że jak robią oprócz tego, że kolosalne pieniądze, to jeszcze robią sztukę, tworzą, są twórcami wielkimi. W Polsce na razie ten zawód nie jest opłacalny.
dlatego trzeba imać się różnych rzeczy, no bo jakbym chciał żyć z pensji teatralnej, to bym nie wyżył po prostu. A dlatego trzeba robić, pracować i w radio, i w telewizji, i w filmach, bo jak się w sumie uskłada, no to wystarcza na życie. No. Ale trzeba bardzo ciężko pracować. No. Ja pracowałem, miałem takie sezony, że grałem całymi tygodniami w 3 teatrach, po 3 sztuki dziennie, od poniedziałku do niedzieli włącznie. Także no to, to wysiłek jest, uważam, że nadal cały czas jest wysiłek nieproporcjonalny do efektu. Czyli za dużo pracujemy, a za mało zarabiamy cały czas. A jaką drogę przebył pan, zanim pan został aktorem? Ja to po Bożemu. No. Ja nie grałem jako dziecko w filmach, bo ze wsi jestem, jak mówię. Także nie miałem możliwości. Zazdroszczę dzieciakom z miast, że mają bliżej do kultury. Czyli do, nie wiem, do domów kultury, do teatrów, do różnych kółek zainteresowań itd. itd. Moja droga była normalna, szkoła podstawowa, potem liceum, szkoła muzyczna, no i studia w szkole teatralnej. W jakim mieście pan chodził do liceum? W Tomaszowie Mazowieckim. I jeszcze następne pytanie. Jakie są pańskie wrażenia z okresu studiów? No to najpiękniejszy okres w życiu jest. Tylko że studia akurat w szkole teatralnej są specyficzne, bo to są bardzo ciężkie studia. Mnóstwo. Wstępnym? No, już nie pamiętam tych egzaminów. Czy drugi pamiętam, bo miałem chrypę straszną, nie mogłem mówić w ogóle. To było po meczu Polska-Belgia na Mistrzostwach Świata i ryczałem przed telewizorem i zdarłem sobie głos. Jak wszedłem na egzamin wstępny, powiedziałem: dzień dobry! Myślałem, że mnie wyleją, ale pan Jan Machulski, który był przewodniczącym komisji, też powiedział: dzień dobry! Mówi: co pan tak mówi, panie Czarku? No, mówię: no mecz był wczoraj z Belgią, trochę krzyknąłem. On mówi: no ja też. No. I w ogóle mnie nie egzaminowali, przepuścili mnie do drugiego etapu, bo egzamin jest etapami, już głos wyleczyłem, no i zacząłem walczyć, no i się dostałem jakimś cudem. Teraz zmienię temat. Jakie jest pana zdanie na temat współczesnej młodzieży? Jak najlepsze. Ja uważam za bzdury oceniać młodzież z punktu widzenia dorosłych, bo młodzież się nie zmienia. No. Zmieniają się trochę obyczaje, trochę kultura, moda się zmienia, jest na co innego moda i dajmy sobie spokój, no, z tym, żeby oceniać młodzież. No, młodzież jest bardzo dobra. No, a błędy popełniają i dorośli, i młodzież. No. A wiadomo, że młodzież będzie zawsze więcej błędów popełniać, bo nie będzie słuchać dorosłych. No, młodzież jest zbuntowana i zawsze była zbuntowana. No, Mickiewicz też był zbuntowany, jak był młody. Dopiero potem stał się klasykiem. A w jakim nowym filmie będziemy mogli pana zobaczyć wkrótce na ekranie? No, w Psach 2 i w filmie pana Krzystka Polska Śmierć. Taki nowy film. Słyszałem, że jakieś fajne zakończenie jest w Psach 2, którym pan chyba traci rękę, czy coś tak w stylu? Nie, to nie będę zdradzał. Nie, jak tracę kciuk, ale w trakcie filmu. Aha. I tak, czy planuje pan w przyszłości współpracę z producentami zagranicznymi? No ja nie mogę planować. To jak zaproponują, to tak, to wtedy tak. No, u nas w ogóle jest coraz więcej filmów, gdzie się produkuje z zachodnich pieniędzy. No, w Białym Kieślowskiego grałem, to też producent był z zachodu, no, tylko że polscy aktorzy. I też nie wszyscy. Także już pracowałem, ale to są te same pieniądze, to nic nie daje. Także to... bariera językowa jest coś strasznego. Także ja nigdy nie zagram po angielsku, tak jak zagra amerykański aktor czy angielski. To wiadomo, że nie wiem, jak się nauczy tutaj języka, będzie słychać zawsze ten akcent.